Dobry wieczór. Test, test, test. Raz, dwa, trzy. Wierzę, że słychać. Wierzę, że widać. Dobry wieczór, Dariusz. Słychać, widać. Dzięki serdeczne. Mamy chwilę do startu, także poczekamy sobie jeszcze. I wystartujemy zgodnie z rozkładem. Witam, Bogusławie. Dobry wieczór. Trochę fajerwerków na rynku w dniu wczorajszym. Powoli wszystko wraca do normy w dniu dzisiejszym. Witam Zdzisławie, witam, dobry wieczór. Okej, okay. Wygląda na to, że 19:30 nam wybiła, w związku z czym najwyższy czas zacząć. Piotr z tej strony się kłania, dobry wieczór, 29 listopada 2018 roku. Witam serdecznie na UMED-ku, na czwartym spotkaniu organizowanym przez Forex Club, którego partnerem jest broker Tickmill. Witam serdecznie. Dzisiejszym tematem wykresy związane z funtem z perspektywy Brexitu, wykresy związane z euro z perspektywy wewnętrznych problemów, czyli poza Brexitem, chociażby Włochy. Oczywiście wspomnimy sobie o kwestii bieżących wydarzeń, a dodatkowo o 20 mamy raport z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, czyli tak zwane minutówki, też sobie tutaj o 20 spojrzymy przez chwilę na reakcję rynkową. Zwłaszcza, że w dniu wczorajszym Powell chyba w obawie o stołek został odebrany przez rynek jak gołąb. Więcej to chyba miało wspólnego w dniu wczorajszym z może niższą płynnością, w związku z tym, że tak naprawdę to już prawie tylko Amerykanie byli, wykorzystali co się dało. Witam Wojciechu, dobry wieczór. Także tutaj no, nie ma co się dziwić, natomiast jak popatrzymy na dzień dzisiejszy, chociażby z perspektywy funta, ale o tym za chwilę będziemy mówili, pewne rzeczy wracają do normy. Zanim jednak o tym wszystkim, ostrzeżenie o ryzyku, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, czyli z możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, utraty których nie będziemy w stanie udźwignąć. Brexit Brexitem, Unia Europejska, Włochy, kolejna sprawa, natomiast istotna rzecz, i to żebym nie zapomniał, to powiem już o tym w tej chwili, oczywiście G20, weekend taki dość, można powiedzieć, napięty, za chwilę dwa słowa na ten temat wspomnę, ale zanim o tym, to jeszcze a propos tego, że skoro G20, skoro weekend, to myślę, że nie warto próbować w dniu jutrzejszym urządzać kasyna. Na zasadzie, jeśli gdzieś tam będziemy sobie tradowali w ciągu dnia i nawet jeśli zostaniemy złapani w pułapkę, to nie dajcie się. Ja mówię o tym na bazie własnego doświadczenia, więc żeby nie było, że tutaj Piotrek się próbuje mądrzyć, tylko przerabiałem to wielokrotnie, tak? Lepiej jest wyjść ewentualnie na delikatnym minusie, uciąć to, a wiecie co, no może się okazać, że z dużej chmury mały deszcz i nic z tego G20 nie będzie, tak?
Natomiast wydaje mi się, że są spore szanse na luki, natomiast co do kierunku tych luk, no to ciężko na ten moment przewidzieć i zamiast z małego minusa, który można było w piątek obciąć, to się zrobi coś potężnego. Słuchajcie, to nie jest tak, no w poniedziałek też będziemy handlowali, we wtorek będziemy handlowali, to także generalnie rzecz biorąc, żeby nie dać się złapać w dniu jutrzejszym w pułapkę. I kwestia tego G20 będzie o tyle bardzo ciekawa, że wygląda na to, że wykorzystując pieniądze podatników, prawdopodobnie, nie wiem jak to tam w szczegółach wygląda, w każdym bądź razie jadą do Argentyny Amerykanie po to, żeby pogadać z Chińczykami, Chińczycy po to, żeby pogadać z Amerykanami, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że chyba ze 3 czy 4 komunikaty widziałem, że przedstawiciele Unii Europejskiej tam jadą po to, żeby porozmawiać w ramach Unia Europejska, Włochy o budżecie włoskim i ewentualnym niższym deficycie i tak dalej. No tak, do Brukseli to już, wiecie, jechać do Brukseli to już żadne szczęście, tak? Na co dzień to mają, to teraz Ameryka Południowa, Argentyna. Okej, tyle w formie żartów. Generalnie rzecz biorąc, zacznijmy sobie ten przegląd od funta, później euro, połączymy to z minutówkami, a później sprawdzimy sobie w miarę, jeśli czas nam zostanie, sprawdzimy sobie, być może na jutro coś znajdziemy na poranek, czy na wczesne popołudnie, na otwarcie w Nowym Jorku. Startujemy z funtem, a skoro startujemy z funtem, no to tutaj problem Brexitu. Ja na samym początku powiem, że wydaje mi się, że tak naprawdę to tam nie do końca cokolwiek zostało załatwione z tych takich pilnych spraw. Mówiłem o tym prawdopodobnie podczas pierwszego spotkania w poniedziałek, nie ostatni, tylko tydzień temu. W tej chwili to już w Wielkiej Brytanii będzie kwestia przepychanek. Każdy będzie chciał ugrać coś dla siebie. Wielka polityka, wielka kasa wchodzi w grę. Być może nawet, że i ten plan Theresy May zostanie przegłosowany, ale pod stołem niektórzy politycy pewnie sobie coś załatwią. Prawdopodobnie ci, którzy będą głosować przeciw, nawet jak już, albo inaczej, może nie nawet jak, tylko już po Brexicie znajdą zatrudnienie w Brukseli. Więc tutaj myślę, że te karty już polityczne zostały rozdane, albo jesteśmy w trakcie rozdawania tych kart politycznych. Sam prezydent Trump powiedział, że w sumie to Unia Europejska w ramach wypowiedzi na temat tego porozumienia w sprawie Brexitu, Trump powiedział, że no Unia Europejska lepszego dealu sobie nie mogła wynegocjować, natomiast Wielka Brytania w ramach tego, co jest na ten moment uzgodnione i co prawdopodobnie teoretycznie przejdzie, to Wielka Brytania nie będzie w stanie handlować ze Stanami Zjednoczonymi. I samo to już pokazuje, że tak naprawdę załatwianie czegoś na ostatnią minutę, na ostatnią chwilę, dobrze wiemy, że praktycznie nie ma szans powodzenia. I teraz jak to będzie wyglądało na 11 grudnia? I myślę, że rzeczy, o których sobie teraz powiemy, zwłaszcza daty, pewne rzeczy myślę, że warto sobie zapisać, zanotować, żeby gdzieś tam nie zdziwić się, tak jak w pewnym momencie ni stąd, ni zowąd na funcie znacznie większe ruchy niż zazwyczaj będą miały miejsce. Generalnie głosowanie w parlamencie ma mieć miejsce 11 grudnia. Przez 5 dni poprzedzających 11 grudnia mają się odbywać różnego rodzaju debaty, głosowania nad głosowaniami, głosowania nad tym, żeby coś przeforsować, nie przeforsować. W każdym razie będą się przepychać przez 5 dni. W związku z czym, biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest co, 29, 30, 11 dni, jak odejmiemy weekendy, to najbliższe jakieś 7 dni roboczych na funcie może wyglądać tak, jak to wygląda dzisiaj, jak wyglądało w dniu wczorajszym na funcie. Stówka w górę, stówka w dół, 150 w górę, 180 w dół. Natomiast ja już tutaj wrzucę wykres miesięczny,
funta z dolarem. Natomiast jak przypatrzymy się na ostatnie 3 miesiące, tak mnie się wydaje, ja zaraz będę próbował podpiąć do tego mój tok rozumowania. Natomiast od 3 miesięcy wygląda na to, że tutaj niedźwiedzie jakby próbują rozgrywać swoją kwestię. Pewnie, że koniec tygodnia i koniec miesiąca jest w dniu jutrzejszym i możemy być w przypadku funta 250-300 pipsów wyżej albo 250-300 pipsów niżej. A w przypadku, gdybyśmy byli wyżej, to ten scenariusz z rozgrywaniem przez niedźwiedzie tego scenariusza mógłby być trochę zanegowany. Do czego zmierzam? Tam raport w przypadku pozycjonowania za ostatni tydzień pokazywał, że być może tu jakieś ciche podchody pod funta będą miały miejsce, natomiast tutaj na wykresie, na spocie, na wykresie miesięcznym nie do końca tak widzę te podchody jeszcze. To, tak jak mówię, sytuacja jutro może ulec zmianie i ja w tej chwili postaram się powoli zacząć to wyjaśniać. Postaram się powiedzieć, co mam na myśli. Czyli 11 grudnia w parlamencie głosowanie. 5 dni poprzedzających 11 grudnia kwestie różnego rodzaju debat, w związku z czym będziemy pod ostrzałem informacji, fake newsów, przecieków, plotek itd., itd., itd. W związku z tym z perspektywy intraday, z perspektywy próby podejścia z ciasnymi stopulosami, to może być odrobinę ciężkie. Natomiast warto również pamiętać o tym, wspominałem w ostatni poniedziałek, w dniu wczorajszym były publikacje szacowanych możliwych scenariuszy w zależności od rodzaju tego Brexitu. No i według pani Teresy May w ramach akceptacji tego negocjowanego przez nią dealu, to super rozwijająca się w chwili obecnej brytyjska gospodarka ma szansę być jeszcze mocniejsza, czyli generalnie bajdu. Tak to było z perspektywy Teresy May. Natomiast również w dniu wczorajszym swoje takie szacunki przedstawiał Bank of England i FSA, zwłaszcza Bank of England, zwłaszcza Carney, tutaj taki czarny obraz narysował i było to odrobinę stało w kontraście do tego, o czym mówiła Teresa May, ale ja miałem okazję rozmawiać w dniu wczorajszym późnym wieczorem z kilkoma osobami, które jakby z perspektywy tej takiej makro, czy z perspektywy politycznej znacznie im bliżej niż mnie osobiście. I być może to była kwestia tego czarnego scenariusza, jeśli chodzi o Carneya, na zasadzie takiej zagłosujcie za planem Teresy May, bo jeśli to będzie taki nieuporządkowany Brexit, właściwie Brexit bez jakiegokolwiek porozumienia, to według szacunków Bank of England PKB spadnie o około 8%, a funt mógłby spaść nawet 25%, wartość funta mogłaby spaść 25% według mnie. No jest to na zasadzie taki najczarniejszy scenariusz, tak, żeby być może niektórych polityków wystraszyć. I słuchajcie, zróbmy to w sposób jakiś tam ułożony, zagłosujmy za tym planem Teresy May i niech to tak, niech ten rozwód nastąpi tak w ramach normalnych warunków. Natomiast mnóstwo analiz od pewnego czasu największym beneficjentem Brexitu będzie Frankfurt najprawdopodobniej. Tu różne kwoty się przewijają co do tego transferu, jeśli chodzi o zmianę lokalizacji, jeśli chodzi o siedziby główne największych banków z Londynu na Frankfurt. I to jakby też pokazuje, że komentarz pana prezydenta Trumpa do Brexitu, do tego, co jest negocjowane, że to Unia Europejska wynegocjowała sobie super Brexit, a tak naprawdę to wygląda na to, że Niemcy, jeśli chodzi o sektor finansowy, no ma coś tutaj, no coś jest na rzeczy generalnie rzecz biorąc. Ale warto oprócz tego, że 11 będzie
będzie głosowanie w parlamencie. Warto jeszcze pamiętać o kilku datach związanych z publikacją dość istotnych informacji z Wielkiej Brytanii. I tak, 10 grudnia, czyli dzień przed PKB z Wielkiej Brytanii, 11 grudnia, czyli w dniu głosowania w parlamencie nad Brexitem, dane dotyczące inflacji po stronie konsumentów. Dzień później dane dotyczące rynku pracy i 20 grudnia, można powiedzieć, że świąteczne posiedzenie Bank of England. Tak? Tu będzie, to będzie, ma szansę wyglądać ciekawie, zwłaszcza, że 20, nie oszukujmy się, dużej płynności na rynku mieć nie będziemy, w związku z czym wielkie pole do popisu z perspektywy, wielkie pole do popisu z perspektywy manipulantów. No to co z tym funtem na wykresie miesięcznym? Przede wszystkim wrzesień, próba złamania tutaj tej linii trendu czerwonej, tu tak sobie będziemy pewne rzeczy wyjaśniali, bum, górny cień. Ale powiedzmy sobie, że korpus nie wyglądał najgorzej, tak, we wrześniu. Kolejny październik. Czekajcie, żebyśmy wszystko widzieli. Październik. Ponowna próba wyjścia górą, ale nisko, coraz niżej. Kolejny miesiąc, w którym podaż przechyla szale na swoją korzyść. I to, o czym wspomniałem. Jutro jest to prawda ostatni dzień. Ale po pierwsze, kolejny górny cień i kolejny raz niżej niż poprzedni miesiąc. Sporo będzie zależało od korpusu. Bo prawda jest tego typu, że jesteśmy w dość istotnych miejscach z perspektywy wykresu miesięcznego. I sporo będzie zależało od okolic 26,50, 25,80. Tutaj ta linia, okay? Ta strefa. To są między innymi minima z sierpnia i to są minima chyba z maja 2017 roku. Okay? I cała ta próba konsolidacji po tym, jeśli można tak powiedzieć, flash crashu na funcie. Okay? W związku z tym okolice 26,50, 25,80. I teraz z perspektywy jutrzejszego dnia, to powiem tak, że bykom wcale dużo do szczęścia nie jest potrzebne. Pomimo tego, że mamy tutaj coraz niższe te górne cienie, które wskazują na przewagę podaży, to żeby zostawić sobie cień szansy, według mnie, tylko i wyłącznie według mnie, cień szansy, żeby sobie zostawić na grudzień, to należałoby spróbować domknąć przynajmniej powyżej otwarcia w tym miesiącu. Okej, my będziemy mieli górny cień, ale przy pozytywnym korpusie nie zdziwiłbym się, gdyby początek grudnia, i teraz spróbujemy sobie zwizualizować grudzień z perspektywy byków, podkreślam, z perspektywy byków, spróbujemy sobie zwizualizować grudzień, czyli domykamy jutro, powiedzmy w ten sposób, tak? Czyli domykamy miesiąc powyżej otwarcia, tak? Czyli bez górnych, dolnych cieni, zamknięcie wyżej otwarcia pozytywnie, tak? Pomimo trzech miesięcy negatywnych, to tutaj teoretycznie cień szansy i ja już tłumaczę. W związku z oczekiwaniem na 11 grudnia rynek próbuje docisnąć funta, czyli mamy otwarcie. To będzie otwarcie w grudniu. Okay. I mamy próbę dociskania, tak? Czyli schodzimy niżej, schodzimy w kierunku 26,50, może nawet 25,80, powiedzmy sobie przed 11 grudnia. No i 11 grudnia okazuje się, że wszystko, co ma miejsce na rynku, plus późniejsze kolejne dni publikacje danych, że to się jakoś pozytywnie w sumie na tego funta składa z byczej strony. W związku z czym następuje ucieczka sprzedających, czyli rysujemy dolny cień z okolic 25,80, 26,50, może nawet niżej niż 25,80, może wszystkie te stopy tutaj ewentualnie do wzięcia. Okay. Po czym, w związku z tym, że to jest końcówka roku, w związku z tym,
że niedźwiedzie swoje w tym roku zarobiły. W związku z tym, że klientom trzeba pokazać zyski, w momencie powrotu powyżej poziomów związanych z otwarciem grudniowym mogłaby teoretycznie nastąpić realizacja zysków z krótkich pozycji, która napędzałaby początkowy wzrost na funcie i powiedzmy sobie, tak jak mówię, przy szczęśliwym zbiegu okoliczności wszystkich czynników pozytywnie odebrany Brexit, no tam ustabilizowanie, dane dobre, wysoka inflacja, Bank of England pozytywnie na temat stóp procentowych i nagle kończymy grudzień. Tak, najlepiej gdybyśmy dokończyli grudzień powyżej maksów z listopada, to byłby taki, mógłby być teoretycznie byczy scenariusz i wtedy ewentualnie przy tego typu układzie można byłoby się posilić, spróbować pokombinować ewentualnie 1:1. Widzimy, gdzie moglibyśmy próbować zyskiwać. Oczywiście pierwszym takim miejscem, gdzie moglibyśmy się spodziewać reakcji, przede wszystkim to byłyby jakieś stopy z ostatnich shortów prawdopodobnie, ok? No i ten swing z miesięcznego tutaj mógłby być brany pod uwagę łącznie z tym górnym cieniem ze stopami. Przypominam, że to jest chyba, te maksy tutaj to jest miesiąc związany z Brexitem. Okay. Tak by teoretycznie mogła wyglądać kwestia byczego grudnia, jeśli chodzi o funta. Okay. W drugą stronę, oczywiście tych scenariuszy jest mnóstwo. Ja mówię o tych, na które w grudniu od początku ewentualnie gdzieś będę zwracał uwagę, no bo nie da się wszystkich położyć na stole 100 scenariuszy i obserwować wszystkich. Bo się nie dało, tak powiem. Z perspektywy sprzedających. W drugą stronę, tak, może się okazać, że właśnie pozytywne zamknięcie może sprowokować do próby ataku od razu na początku grudnia. Tyle tylko, Dla sprzedających będą dwa scenariusze. Tyle tylko, że bardzo szybko te zakupy na funcie zostaną powstrzymane przez tą podaż, czyli przez ewentualnie tę linię połączoną przez te trzy szczyty: listopad, październik, wrzesień, tak? I co zaczniemy rysować? Zaczniemy rysować kolejny górny cień, a później posypie się wszystko jak klocki domino, czyli załatwiany na ostatnią chwilę Brexit kompletnie nie wypali, na zasadzie takiej, że nie będzie totalnego porozumienia w parlamencie brytyjskim, przepychanki będą trwały, dane, które się pokażą, o których wspominałem, i pokażą, że tak, Bank of England nie może jeszcze podnieść stóp ze względu, że nie wie, jak to będzie wyglądało z tym Brexitem. Inflacja się może podbije, realne zarobki spadną, jeden wielki bałagan, tak? Czyli zaczniemy sobie, to jest ten pierwszy scenariusz, zaczniemy sobie rysować górny cień na początku grudnia, tak? Czyli to będzie górny cień, a później już będziemy mieli ten negatywny korpus i wejdziemy w tą strefę w okolicach między 25 a 22,50, po czym kontynuacja. Jeśli pan Carney stwierdził, że funt może spaść 25%, to kto wie, mi kiedyś wychodziło 1,10 i jak którymś razem żeśmy sobie rozmawiali, to chyba wspominałem o tym, że jeden z banków widzi możliwość tego, że funt osiągnie 1,10. I to mógłby być pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz: jutro łamiemy 26,50, 25,80 i od grudnia nie zostaje nam nic, jak zaatakować 25, 22,50, a później to już nie wiem, tak? Później to już koniec roku i Sylwester. I z perspektywy tego, co tutaj sobie widzimy na wykresie miesięcznym, okay? Z perspektywy tego, co widzimy na wykresie miesięcznym, czyli, bo może nie wszyscy widzą, kwestie przełamanych dołów
po Brexicie, retest, kontynuacja. OK? Skąd łamaliśmy? No stąd łamaliśmy. OK? No to 1 do 1 i chyba stąd nam wyjdzie 1,10, jeśli się nie mylę. Tak, nie. No tak, stąd wychodzi 1,10. O, przepraszam, 1,6. Wszystko zależy od tego spajku. Kto jak pokazuje spike, kiedy miał miejsce ten flash crash, tak? Bo jest różnie rozliczany. Jest rozliczany jako 14,55, jest rozliczany jako 1,16. W każdym razie okolice 1,10 czy 1, poniżej 1,10 na bazie bardzo prostego scenariusza, tak? Wybitych tych dołów. Po Brexicie retest. Kontynuacja. OK? No to z tej perspektywy rzeczywiście plus te trzy górne cienie, o których przed chwilą powiedziałem, no to teoretycznie no można powiedzieć, że w przewadze ci sprzedający mogą być, tylko wiecie, jak wszystko bardzo ładnie widać i wszystko bardzo prosto można wyrysować, to znaczy, że nie jeden może się zastanowić, aha, to tu każdy Joe i jego pies będą sprzedawali funta, to ja będę miał całkiem niezłą płynność, pytanie, czy mnie stać, żeby ich skontrować, tak? No i na to trzeba zwrócić uwagę. Tak mnie się wydaje. A Piotr tutaj podpowiada, dzięki Piotr. Piotr podpowiada, że po przeliczeniu 25%. No tak, no rzeczywiście, no to Carnegie mógł wyjść parytet. Co przy wysokiej inflacji nie do końca myślę bardzo im pasuje, w związku z czym to też był interes Carnegie'a w tym, żeby pokazać, jak to będzie źle wyglądało, żeby mu przegłosowali ten plan Theresy May, niech to się uspokoi, w związku z uspokojeniem, jak będzie wyższa inflacja, to on będzie mógł boom podnieść stopy procentowe i ten fund będzie mógł zyskiwać na wartości. No, być może w ten sposób, w ten deseń, tok rozumowania Carnegie'a. Czyli generalnie rzecz biorąc, podsumowując funta z amerykańskim dolarem, wszystkie znaki na niebie mogłyby wskazywać na to, że teoretycznie są szanse na niższe poziomy, ok? Natomiast tak jak wszystko ładnie nam wychodzi i wszyscy widzą to samo, to wiecie, niekoniecznie musi się sprawdzić, zwłaszcza, że wiele mądrych głów spodziewa się znacznego osłabienia dolara amerykańskiego. Tylko że jak do tych mądrych głów zaliczamy Morgan Stanley'a, JP Morgana, Goldman Sachs'a, jak popatrzymy na ich top trade'y, ja o tym mówiłem w poniedziałek, popatrzymy top trade'y za 2018 rok, to też bym się zastanowił nad tym, czy ewentualnie brać na serio kwestie związane z osłabieniem dolara, bo trąbią o osłabieniu dolara, a cały tydzień praktycznie rzecz biorąc, no poza wczorajszym Powellem, gdzie pewnie wszyscy wszystko wiedzieli wcześniej, dolar całkiem fajnie się zachowywał. Okay. Zostały nam 4 minuty do minutówek, w związku z czym do funta sobie wrócimy z perspektywy eurofunta, a teraz dwa słowa na temat euro-dolara, bo na euro-dolara będziemy sobie spoglądali. I tutaj kwestie, z jednej strony mówi się o tym osłabieniu dolara, co przed chwilą wspomniałem, tyle tylko, że jeśli chodzi o euro, no to też nie jest różowo, tak? Wystarczy popatrzeć na dzisiejsze dane wstępne dotyczące inflacji po stronie konsumentów z Niemiec, rozczarowanie. Wystarczy spojrzeć na ostatnie komentarze przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, którzy coraz głośniej podkreślają, że widać na horyzoncie ogólnoświatowe spowolnienie, okej? I nagle, jak mówimy, ja to poruszałem ten temat też, jak mówimy o osłabieniu dolara, no dobra, tylko do czego, tak? No i gdzieś tam tym cichym moim faworytem był ten jen, no ale też dostał wczoraj, pokazał pazurki, ok, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Także istotną datą, o której należy pamiętać, jest 13 grudnia z perspektywy euro i mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, i konferencję prasową. No tutaj generalnie rzecz biorąc oczywiście zatrzymanie skupu, zobaczymy co więcej, a w przypadku Włoch, no to generalnie rzecz biorąc jak się spotykają, okay, no to
przedstawiciele Unii Europejskiej, przedstawiciele polskiego rządu, to wszystko pięknie, ładnie, uściski dłoni, trwają rozmowy w interesie Unii, w interesie Włoch, żebyśmy się dogadali, tak, ale rozchodzą się i Włosi mówią, nie, tu nie ma w ogóle szans, żebyśmy coś chcieli w tym budżecie. Ostatnio okej, okay, ostatnio 0,2, 2,4 na 2,2. Natomiast Unia Europejska, że w sumie tak naprawdę, słuchajcie, drodzy Włosi, ale ta wasza gospodarka najsłabsza, to wy tutaj nas ciągniecie w dół. No i po to jadą do Argentyny na G20, żeby przedyskutować kwestie włoskiego budżetu. I teraz generalnie rzecz biorąc, jeśli popatrzymy z perspektywy wysokiego horyzontu czasowego, jeśli popatrzymy z perspektywy całego tego roku, tak, no to rozpoczynaliśmy na 1,20 w okolicach, 20,06, jeśli dobrze pamiętam. Dolar dostał do 1,25 czy 6,50, tak? Po czym zaczęło się wielkie umocnienie dolara. I tak się zastanawiam, że ci, którzy mówią o tym osłabieniu dolara na początku 2019 roku, czy w 2019 roku, czy czasem to nie jest tak, że okej, okay, że dojdzie do realizacji zysków i być może tutaj poszukują swojej szansy. Natomiast, no, tak jak mówię, no, spoglądając na tego dolara, no, okej, okay, jak nie dolara, to co? No, rozmawialiśmy sobie, że być może ewentualnie właśnie ten jen. Ja wierzę, że dolar jest w stanie stracić na wartości i to sporo w momencie, kiedy, no bo w tej chwili co w Stanach, tak? Przede wszystkim kwestie w Stanach, które mają miejsce, no to coraz wyższa obsługa długu, okej? Okay? I jeśli Trump coś z tym długiem nie zrobi, okej, okay, mamy publikację minutówek, zobaczymy, jak to będzie, przełączmy się na minutowy wykres, niech nam tutaj coś polata, zobaczymy, czy nam coś polata. Ja myślę, że jeśli mają byki gdzieś bronić, to 13.30, 13.00 na euro-dolarze, dzisiaj, jutro ewentualnie, gdyby euro miało iść wyżej, to tamte poziomy teoretycznie powinny zostać obronione, zaraz o tym sobie będziemy mówili. A na razie euro broni 13.70 i próbuje iść do góry. W każdym bądź razie jestem w stanie sobie wyobrazić słabszego dolara, gdybyśmy byli, mieli na świecie ugruntowany wzrost gospodarczy, wszystko byłoby pięknie, ładnie, ale wzrost gospodarczy nie pompowany od 10 lat do drukiem pustego pieniądza, okay, czy tylko najnormalniejszy w świecie wzrost gospodarczy, zdrowy wzrost gospodarczy, wtedy kwestie długu amerykańskiego mogłyby wyjść na plan pierwszy i z tej perspektywy takiej szerszej makro rzeczywiście ten dolar dobranoc, słaby, ten dolar miałby szansę stracić na wartości. Natomiast kiedy na horyzoncie z różnych stron dostajemy sygnały, że to spowolnienie może nastąpić, a słuchajcie, ledwo dopiero Fed zaczął wycofywać środki, tak? Czyli te ostatnie spadki na giełdach, to raptem Fed rozpoczął wycofywanie płynności z rynku i podniósł stopy to tam do 2,25 i rynek się zawalił. Słuchajcie, PKB ze Stanów Zjednoczonych w dniu wczorajszym 3,5. Jest o czym pisać. Tylko zawsze diabeł tkwi w szczegółach. 2,7 z tego to zapasy i wydatki rządowe. Zostaje 0,8. Let's make America great again. What the heck? Czyli to nie jest tak, jak nam starają się wszyscy dookoła wmówić. Oczywiście z rynkiem się nie dyskutuje. Przede wszystkim my nie powinniśmy dyskutować z rynkiem, bo nie mamy szans, żeby pokazać rynkowi swoje racje, dopóki nie jesteśmy w stanie tym rynkiem ruszyć. Okay? No to z tej perspektywy, skoro troszeczkę było o funcie z perspektywy Brexitu w notowaniu do dolara, to teraz trochę na temat euro. Z perspektywy problemów wewnętrznych Unii Europejskiej, jak to wygląda z wyższego horyzontu czasowego. No i tutaj kwestie 1,13, 1,12
bardzo istotne, bo jeśli spojrzymy z perspektywy otwarcia tego miesiąca, ok, 13.10 i to jest to, o co idzie walka w tym miesiącu. To, co przed chwilą wspomniałem, że jeśli byki myślą o wzrostach, 13.30, 13.00 z perspektywy tam intraday jest istotne. Już się wydawało przedwczoraj, że niedźwiedzie na eurodolarze już weszły do ogródka, witały się z gąską. Bum, Powell w obawie o stratę krzesełka no troszeczkę poluzował. Prawda jest taka, i kolejna data, o której warto pamiętać, którą warto zapisać, 19 grudnia. Rezerwa Federalna. Decyzja w sprawie stóp procentowych. Okay. No i popatrzmy sobie w tej chwili na eurodolar z perspektywy wykresu miesięcznego. A mianowicie sierpień, niższa płynność, wykorzystanie do tego, żeby poszukać stop lossów. Długi dolny cień, próba obrony, próba wyjścia do góry we wrześniu. Podaż z tygodniowego, niebieska belka, odrzucenie, październik, ponowne dociśnięcie. Okay? I teraz wyobraźmy sobie świecę z perspektywy wykresu rocznego. No to tu jest start. Idziemy do góry w kierunku tam 1,25, po czym cały rok zaczynamy budować dolny korpus, który wygląda w tej chwili tak, i taki dolny cień mamy. I zostało nam odjąć weekendy z 18 dni handlowych, a może z 16 dni handlowych, ok? No i teraz to, o czym, żeby w ogóle zrobić jakieś wrażenie na rynku, co byki by musiały zrobić? Teoretycznie najpierw musiałyby wrócić powyżej 1,15, krok numer jeden. Krok numer dwa, znacznie bardziej ważniejszy, to uporać się z tymi górnymi cieniami w okolicach 18,50. To są rzeczy, które pomimo tego, że rynek próbował odrzucić Dragiego, to Draghi za każdym razem wychodził zwycięsko. Okay? My możemy mówić o tym, że dolar, pewnie, że jeden z drugim w Goldmanie, czy tam w JP Morganie, czy w Morgan Stanleyu powiedzą, że dolar będzie słabszy. Tylko alternatywy, które oni wybierają, typu Australijczyk, być może, wczoraj nie najgorzej taka katapulta wyglądała. No ale jak Goldman mówi o euro, no nie do końca, tak? Tylko jak przyjdzie negatywny sentyment, to i Australijczyk się nie utrzyma. Jeśli już, ewentualnie gdzieś tym cichym bohaterem może być jen. Pytanie o to, czy, a jeśli tak, to kiedy naprawdę dotknie nas kryzys, bo dopóki on gdzieś tam będzie tylko na horyzoncie, no to będzie poza tym, że mamy różnicę między Rezerwą Federalną a Bank of Japan, zaczyna nam się robić różnica między na przykład rzeczywiście Europejskim Bankiem Centralnym, no i ten jen, poza tym, że do dolara, to jeszcze do euro zacznie tracić, czyli gdzieś tam z perspektywy różnicy w stopach procentowych, no chociaż po cichu, po swojemu Bank of Japan tapering robi. Także z perspektywy euro-dolara na ten moment, biorąc pod uwagę całość tego roku, no wyglądamy jak wyglądamy. O co idzie, podobnie jak na funcie, o co idzie gra w ciągu najbliższych 24 godzin, no 26 godzin. O kwestię prawdopodobnie tylko i wyłącznie domknięcia, tak? Byki muszą doprowadzić do zamknięcia albo doji, albo lekko powyżej otwarcia w tym miesiącu, żeby dać jakikolwiek cień i szansę na to, że wybroniliśmy tą starą, górne ograniczenie starej konsolidacji, tam, która trwała 2,5 roku i że może tutaj będziemy próbowali podbijać. Natomiast spodziewam się, że jeśli to będzie wyglądało zamknięcie tak jak teraz albo odrobinę niżej, ok, być może spróbujemy w grudniu nadbić maksy z listopada i od razu trafimy na co? Od razu trafimy na minima z września. Ok? No to zejdźmy na niższy horyzont czasowy na euro, chociaż to euro tak dokładnie żeśmy sobie w poniedziałek omówili, ale myślę, że tutaj warto jeszcze dwa słowa. Z perspektywy wykresu tygodniowego, ostatnie dwa tygodnie i tak naprawdę zasięgi z tych dwóch tygodni
w krótszym terminie tutaj mogą nam dać ewentualnie kierunek, tak? Pierwsza obserwacja to próba nadbicia z perspektywy swingu, próba nadbicia, czyli tylko i wyłącznie poszukania stop lossów, czyli na zasadzie nadbicia, cofnięcia, od góry short, od dołu long i wewnątrz tej zmienności tutaj, tak? Według tych maksów zeszły tydzień, dwa tygodnie temu. Z perspektywy wyjścia górą i zamknięcia, no to chcemy zobaczyć wyjście górą, chcemy zobaczyć z perspektywy swingu retest i dopiero kontynuację w kierunku 18-18-50 do góry, a złamanie w cenach zamknięcia 1-12, bo jak zamykamy się pod 1-13, tylko zamknęliśmy się pod 1-13 we wtorek, wczoraj dzięki Powellowi wyszliśmy do góry, czyli mamy taką przecinankę na 1.13, czyli tak, trochę stopów do spodu, teraz trochę stopów do góry, trochę stopów do spodu. Jeśli, bo wczoraj mieliśmy zamknięcie dnia powyżej 1.13, 1.13.30, wygląda na to, że dzisiaj również, tak? No to to by było, z tej perspektywy to by było pozytywne. Co nie jest pozytywne, przejdziemy teraz na wykres dzienny. I powiem szczerze, że myślałem, że to będzie wyglądało inaczej. Natomiast w pewnym momencie w Londynie było widać, że trochę im sił brakuje. Do czego zmierzam? Skoro tak gołębi był wczoraj Powell. Okej? Mieliśmy taki wzrost na euro-dolarze. Fantastico. To dlaczego wygląda dzisiaj na to, że nie będziemy w stanie domknąć się powyżej maksów z dnia wczorajszego? Że to, co zrobiliśmy, to tylko i wyłącznie stop lossy. To jest zastanawiające trochę. Jest przewaga, trzeba się zgodzić, że jest przewaga, odrobina przewagi kupujących, bo jesteśmy, biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest czwartek, tak? Tu było czwartkowe otwarcie, tu było otwarcie z poniedziałku, w związku z czym to jest kwestia otwarcia tygodnia, dlatego ja wspomniałem 13-13.30, bo otwarcie tygodnia było w okolicach 13-35 czy 6, tak? A że dopóki jesteśmy powyżej tych poziomów, to mamy szansę. Ale wygląda na to, że przy tego typu zamknięciu, to jeśli ktoś z Was był w zeszłym roku, kiedy Forex Club organizował webinary, a patronem był Tikmil, robiliśmy sobie takie warsztaty na zasadzie i swingów, różne rzeczy tam poruszaliśmy. To dzień jutrzejszy zapowiada się arcyciekawie, bo z jednej strony niedźwiedzie mogą, zależność, jeśli tak zamkniemy dzisiaj dzień, to piątkowa świeczka, otwarcie, próba podjazdu pod te maksy, dzisiejsze maksy wczorajsze, próba budowy górnego swingu i na przykład atak na dół. I sprawa się rozegra w okolicach poziomów związanych z otwarciem tygodnia i w okolicach tego objęcia w kombinacji wczoraj, przedwczoraj. Okay? Bo z jednej strony ktoś może zapytać, Piotrek, a czy ten spadek tutaj i ten wczorajszy wzrost, to czy tu na dole nie powstała nam strefa popytowa? No niestety z perspektywy wykresu dziennego nie powstała nam strefa popytowa, gdzie ja już spotkałem się dzisiaj z przypadkami, co niektórzy próbowali tłumaczyć na wykresie dziennym, że tu mamy strefę popytową na euro-dolarze, na pewno nie na dziennym, tak? A takie widziałem, spotkałem się z takimi analizami. Dlaczego nie mamy tutaj strefy popytowej w związku z tym objęciem na dziennym? Bo kurde, sprzedającym tutaj na tej świeczce nie zrobiliśmy żadnej krzywdy. Okay. Kiedy będziemy mogli to potraktować jako potencjalną strefę? Oj. Kiedy będziemy mogli, czekajcie, bo ten długopis mi, o teraz. Kiedy będziemy mogli potraktować to jako potencjalną strefę popytową? Po tym, jak te stopy z tego górnego swingu weźmiemy, tak? Natomiast to nie jest też tak hop-siup, że od razu nie wiadomo, jak wysoko wzrośniemy, bo za chwilę mamy możliwość dokończenia biznesu w rejonie 1.15.
i dalej tej przepychanki będzie znacznie więcej, bo zaraz będą raptem stopy powyżej 1,15, dokończenie biznesu 1,15,30 i ewentualne dokończenie biznesu 1,550,16. A pamiętajmy o tym, o czym rozmawialiśmy sobie w poniedziałek, że dopiero zamknięcie dnia powyżej 1,550,16, zamknięcie dnia, czyli górnym cieniem po stopach możemy jechać, tak? Ale dopiero jest szansa na zmianę układu w średnim terminie i powalczenie przynajmniej z okolicami 18,50, o czym mówiliśmy z perspektywy Europejskiego Banku Centralnego. No to dobra, Piotrek, to tyle, żeś się nagadał, to powiedz jeszcze coś z perspektywy intraday. No to z perspektywy intraday sporo będzie zależało od tego, jak będziemy dzisiaj kończyli. I jeśli chodzi o ewentualnie lekką szansę dla byków, tutaj widzę, na zasadzie tego wzrostu, okay, z perspektywy intraday, tu trochę stopów się posypało, tutaj sprzedającym day traderom krzywda została zrobiona, tak? Teraz biorąc pod uwagę wczorajszy wzrost, zobaczcie, co mamy, nie wiem, jak to będzie wyglądało po sesji azjatyckiej, ale mamy taką kwestię diamentu. To, co bym chciał zobaczyć, generalnie diament teoretycznie, książkowo powinien wyjść tak jak wejście, tak? Czyli skoro przed diamentem mieliśmy wzrost, to wyjście z diamentu wzrost. Ale jak sobie odrobicie zadanie domowe i przyjrzycie 100 przykładów lub więcej, bo nie mówię tu o 5, bo na 5 może być albo 0, albo 5, na 100 sprawdźcie, ile razy z diamentu intradayowego wychodzimy zgodnie z kierunkiem, ale najpierw mamy próbę poszukania stop lossów do spodu i dopiero jest jazda do góry. I to jest teoretycznie to, że jeśli jutro intraday między Londynem, otwarciem w Londynie, między 9, a powiedzmy sobie publikacją danych między 14.30 a 16, tego typu układ się zadarzy, to będzie dla mnie próba podejścia pod longi z ciasnym stop lossem, ok? 1:1 i tu powiedzmy okolice tych stopów 14.30 jako potencjalny cel, czyli z perspektywy ryzyka gra będzie prawdopodobnie warta świeczki, tak? Czyli, ale co będę chciał zobaczyć? Na tej zielonej, którą sobie rysowaliśmy w poniedziałek belce, czyli to jest potencjalny popyt przełamany, wyjście górą, w związku z czym jeszcze raz powinien być przetestowany, stąd ten scenariusz z tym diamentem, że najpierw manipulacja w dół, osiągnięcie właściwych poziomów i zdecydowany odjazd do góry. Ale ja się przełączę na jakąś piątkę, może nawet na minutówkę się przełączę. Przypominam, że to będzie podejście day tradingowe. Ja nie chcę z tą pozycją zostać na weekend. W związku z czym w ramach zielonej belki, gdzieś tutaj na poziomach związanych z otwarciem tygodnia, na niższym horyzoncie czasowym, no będę chciał jakąś kombinację odwrócenia zobaczyć mimo wszystko, tak? Co bym jeszcze chciał zobaczyć, a mianowicie chciałbym zobaczyć, że to wyjście z diamentu, okay, przybiera charakter, to najlepiej gdyby to Azja zrobiła w ten sposób, czyli co spadamy, mamy podbitkę, spadamy, mamy podbitkę, spadamy, mamy podbitkę, czyli każdy spadek i podaż, która prowokuje ten spadek, jest jakby w cudzysłowie z automatu konsumowana, po czym chciałbym zobaczyć to jako minimum azjatyckie. A przychodzi Frankfurt, próbuje podbić, przychodzi Londyn, mówi nie, 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 najpierw azjatyckie stop lossy i później dopiero próbujemy ewentualnie do góry, tak? Natomiast zejście, kolejny raz, zejście, będzie trochę ciężej pewnie do handlowania, będzie sporo zależało od tej strefy tutaj, od tego wyjścia Powellowego, jeśli mogę się tak wyrazić, okay? Sporo będzie od tego zależało, bo dopiero wybicie tych poziomów, ich retest może skutkować ewentualnie kontynuacją do spodu. Bo ja tutaj, mój plan z longami może być dobry, natomiast może się zdarzyć, że jakimś dolnym cieniem mimo wszystko i tak zostanę z rynku wyrzucony. Okay? Czyli mówi się ostatnio na rynku o słabszym dolarze, natomiast w ramach tego naszego dzisiejszego spotkania powiedzieliśmy sobie trochę o datach istotnych z perspektywy Wielkiej Brytanii, z perspektywy funta. Powiedzieliśmy sobie, jak to wygląda również z perspektywy wykresu na funcie. Z perspektywy euro, wewnętrznych problemów z Włochami,
Tutaj należy dodać jedną rzecz. Mieliśmy dzisiaj aukcję włoskich obligacji i od pewnego czasu jedynymi kupującymi włoskie obligacje jest Europejski Bank Centralny, a drugim kupującym są włoskie instytucje finansowe. Praktycznie nie ma innych kupujących, trochę kilku detalistów, czyli w cudzysłowie, no nie wiem, jak tam najbardziej popularne nazwiska we Włoszech. Czekajcie, kilku, no. No, możemy sobie wziąć któregoś z piłkarzy, tak? No, kilku włoskich piłkarzy może kupuje włoskie obligacje. Nie ma popytu na włoskie obligacje z innej strony. Dzisiaj był i dzisiaj chyba nam wyszło rentowności na aukcji. Wiecie co, no czekajcie, sprawdzę. Jeden momencik. Albo 3,2, albo 3,4, już teraz przepraszam, nie pamiętam. I popyt raptem 1,4. Czyli cały popyt zrobił pewnie, wszystko wziął Europejski Bank Centralny, a te 0,4 to włoskie instytucje. I to tylko te, które jeszcze dysponują jakimiś środkami, bo reszta to już, wiecie, bliska bankructwa. No taka jest prawda, tak? No i w tym przypadku choćbym bardzo chciał, no to jakichś spektakularnych wzrostów, oczywiście, że mogę być totalnie w błędzie, ale na bazie tego, o czym w tej chwili sobie mówimy, to póki co spektakularnych wzrostów na euro jakichś nie widzę. Pewnie, że nie można wykluczyć jakiejś spekuły pod 1,15, może spekuły, żeby wybić 1,18, ale w zakresie tygodnia to nam powstanie jakiś górny cień. No, takie rzeczy jestem w stanie sobie wyobrazić, ale ciężko mi tutaj mówić o jakimś nie wiadomo jakim wielkim trendzie wzrostowym na euro, dopóki pewne rzeczy tutaj się nie wyklarują, tak? Bo to ta próba porozumienia na linii Unia Europejska-Włochy wygląda bardzo podobnie jak dogadywanie Brexitu w ostatnich minutach, tak? Czyli tak naprawdę w którymś momencie wszyscy z ręką w nocniku będą mieli pobudkę. Zobaczmy sobie jeszcze w takim razie sąsiadów, czyli zobaczmy sobie eurofunta i zobaczmy sobie z perspektywy wykresu miesięcznego. W tym roku no, specjalnie dużo nam się tutaj nie wydarzyło. Natomiast istotna rzecz jest taka, że na ten moment, na bazie tego wykresu, który tutaj widzimy, miesięczny wykres eurofunta, wygląda na to, że była podejmowana kilkukrotnie próba przejęcia inicjatywy przez niedźwiedzie z perspektywy nawet nie średniego, tylko długiego terminu. I teraz, co niektórzy z Was widzieli to już u mnie wcześniej, istotna kwestia jest, gdzie rynek pokazał słabość ostatnim razem, tak? Ta M-ka tutaj. I to, z czym mamy w tym roku do czynienia, na ten moment wszystko się odbywa dolnymi cieniami, zobaczcie, zwróćcie uwagę. Są próby uaktywnienia tej podaży, ale tak, dolny cień, dolny cień, dolny cień. OK? No to jak tyle razy próbujesz, może się okazać, że rzeczywiście euro może zyskiwać na wartości, ale może niekoniecznie z dolarem, gdzie może iść bokiem, a tutaj to, o czym żeśmy sobie mówili, że to tym przegranym teoretycznie mógłby być funt, czyli euro-dolar konstans, euro-funt do góry, funt z dolarem w dół na przykład, tak? Co prawda jeszcze raz, tam kwestia ostatniego raportu KOT i informacji, które dostałem od Was zresztą, że tam jakby próba podbierania funta. Zwróciłbym uwagę na czas, jeśli chodzi o 2018 rok, tak? Z różnych przyczyn tam pewne rzeczy mogą być widoczne, tak? Nie chciałbym powiedzieć, że nie są możliwe wzrosty na funcie z perspektywy tego, o czym mówiliśmy, że 11 pod stołem karty zostaną rozdane,
rynkowi sprzeda się taką wspaniałą wersję głosowania w Parlamencie Brytyjskim, dodrukuje się trochę pozytywnych danych, może nawet pan karny podniesie o ćwiartkę stopy procentowe, żeby później w roku następnym było z czego obniżać ewentualnie. No i tego typu sytuacja rzeczywiście z perspektywy tego scenariusza prowzrostowego, o którym mówiliśmy, mogłaby mieć miejsce. No, dopóki jesteśmy otwarci, dopóki jesteśmy w stanie sobie wyobrazić zarówno jedną i drugą stronę, zmierzam do tego, że nie chodzi mi, chodzi mi o przygotowanie, o posiadanie planu B, tak? Bo naszym planem A wyjściowym może być kwestia, załóżmy, strzelam, żeby nikt się nie nastawiał w jedną rzecz, jako przykład daję. Planem wyjściowym może być sprzedaż funta, tak? Tylko planem, musimy mieć plan awaryjny, tak? Po pierwsze, kwestia ucieczki, jeśli mówimy o podejściu średnio czy długoterminowym, to raz, kwestia ucieczki, kwestia, w którym miejscu nastąpi to potwierdzenie, że no, totalnie żeśmy się z tymi spadkami na funcie pomylili i to też trzeba mieć twardą psychikę, żeby później ten plan B realizować, a nie zostać z pozycją na modlącego, o której też w zeszłym roku podczas warsztatów mówiłem, tak, że no nie. To, no, nie na Buffetta, o tak się wyraża. Okay? Także plan A, plan B i tak by to teoretycznie powinno wyglądać. Czyli z perspektywy długiego terminu tutaj, zwłaszcza jako, że to jest wykres miesięczny, popatrzcie na październik i listopad, dwie próby przyłożenia na funcie, no i takie na to wygląda. Nie wiem, gdzie będziemy jutro, no ale wygląda na dwa popytowe dolne cienie, w związku z czym z perspektywy tego, co sobie tutaj ewentualnie wyrysowaliśmy, plus Goldman, który mówi, że wszystko, co powyżej 90 na eurofuncie, to krótkie, no to być może, że tutaj rynek sprawdzi Goldmana i na zasadzie trzeciego podejścia jeszcze może cofki i próby poszukania stop lossów w kierunku tych maksów, tak? No bo po pierwsze, to jest istotna kwestia i trzymamy ją w tym roku. Większość tego roku spędziliśmy na próbie pokazania, że funt ma zdrowe podstawy. Nie udało się. Zobaczmy z perspektywy niższego horyzontu czasowego. Z perspektywy wykresu tygodniowego nie mogą się zdecydować. OK. I tutaj w przypadku nawet day tradingu, dopóki nie pęknie, no to generalnie są poziomy do odrzucania na ten moment. Natomiast uważałbym bliżej 11 grudnia na ten podwójny szczyt, żeby gdyby to był podwójny szczyt książkowy, tak, na zasadzie Miał wszystkie podstawy do tego, żeby był klasycznym podwójnym szczytem. Miał wszystko, nie był w punkt, było nadbicie, wszystko. Tylko gdyby to był podwójny szczyt, to my dawno powinniśmy być pod tymi poziomami i pod tymi, o których mówiliśmy sobie z miesięcznego. Natomiast co to jest za odrzucenie w ramach podwójnego szczytu? Prawdopodobnie konsolidacja przed ponownym atakiem. Prawdopodobnie. A z perspektywy day tradingu, dopóki trzymamy się, to wszelkie próby nadbicia, próby odrzucania. To tak trochę się montuje wczoraj? A może i nie, może i w zeszłym tygodniu, tylko że gdzieś mnie tam stop chycił intradayowo. No ale tak to wygląda, tak? Czekajcie, to jest dzienny. Aha, no tu mnie chyba gdzieś, jeszcze dołożyli, dopiero odjechali. Gdzieś tutaj coś chyba źle, no w każdym razie. Ale no tak to wygląda, tak? Zwłaszcza, że z perspektywy intraday te stopy mają szansę być w miarę cienkie. W poniedziałek oprócz bieżącej sytuacji spróbujemy sobie spojrzeć jeszcze na eurojena i funta z jenem, jeśli nam czas pozwoli. A kolejne dwa czwartki
to będzie kwestia spojrzenia z perspektywy i to będziemy trochę mądrzejsi po G20, gdzie to ewentualne porozumienie na linii Stany Zjednoczone Chiny, w którą, znaczy porozumienie, w którą stronę to zmierza tak naprawdę, bo Trump już przechodzi samego siebie, no Chińczycy chcą porozumienia, ale ja nie wiem, czy w chwili obecnej to, co mamy, to mi chyba bardziej pasuje. Jak popatrzymy na dane ze Stanów Zjednoczonych, to nie jest America Great Again, w związku z czym prawdopodobnie gdzieś tam jakąś frustrację wewnętrzną prezydent próbuje wyładować poza granicami Stanów Zjednoczonych. I istotna rzecz jest taka, że w dniu dzisiejszym generalnie rzecz biorąc przedstawiciel Unii Europejskiej Oettinger dał do zrozumienia rynkowi, że generalnie mimo tego, że była mowa o tym, że w zależności od tego, jaki będzie odbiór podczas G20, być może Trump wstrzyma się z taryfami, z cłami, jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną, jeśli chodzi o Unię Europejską, natomiast Oettinger mówi, że co by się nie stało podczas G20, to on się spodziewa, że Trump zareaguje jeszcze przed świętami. Zresztą dopiero co Trump powiedział, że planuje w przypadku braku porozumienia z Chinami kolejne podwyżki cen. Natomiast Chińczycy robią wszystko, przynajmniej na bazie tego, co tam w serwisach się pojawia. Taka gra w kotka i myszkę. Tym bardziej, biorąc pod uwagę G20 w weekend, myślę, że część plotek, przecieków będzie miała miejsce już w dniu jutrzejszym. Tam niektóre rozmowy będą miały miejsce w dniu jutrzejszym, to na pewno, bo jutro jest w ogóle chyba pierwszy dzień, tak? Jeśli się nie mylę, tego G20, czy tak, jutro jest pierwszy dzień tego G20. Jedna rzecz, ja wiem, że łatwo się o tym mówi, ale to ja to przerabiałem, w związku z czym mówię wam z doświadczenia. Sporo z informacji, które jutro będą miały miejsce, które będą sugerowały jedną stronę transakcji, w weekend zostanie zanegowana, okaże się, że co innego, tak? Czyli kwestia ubrania ulicy w jedną stronę i być może luką w drugą stronę. Nie dajcie się w tą pułapkę złapać, ok? To tyle ode mnie na dzisiaj. Trochę o tych istotnych sprawach z perspektywy Wielkiej Brytanii, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, te daty są istotne, sobie powiedzieliśmy. W przypadku Unii Europejskiej tak naprawdę 13 grudnia, to chyba nie jest piątek, to jest czwartek, Europejski Bank Centralny w czwartek, Europejski Bank Stopy Procentowe Draghi, 19 FOMC, czyli Rezerwa Federalna przed świętami. Tyle ode mnie na dzisiaj, jesteśmy na półmetku, ależ ten czas leci. Przed nami jeszcze 4 spotkania najbliższe, już w poniedziałek, na które serdecznie zapraszam. Trzymajcie się ciepło, spokojnej nocy, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Dzięki Piotrze, dzięki Pawle, dziękuję bardzo. Spokojnej nocy i jeszcze raz nie dajcie się jutro złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.